Być może już w patchu, gdy wejdą arty 10 tieru, wejdą również 10 tieru czołgi premium. Tutaj najpierw pokażę Wam na stronach internetowych, jak te czołgi wyglądają. Czyli tu jest niemiecki VK7201K. Wygląda jakby to było podwozie z fałki przed Mausem. Wieża nie, to jest... Lowa. Aha, to jest wszystko z lowa, tylko przesunięte do tyłu, tak? Nie, lowa. No, podwozie też jest lowa. Podwozie lowa, tak? Aha, czekaj, zobaczymy. Pancerz jest 200 na 160 i 120, wieża i kadłubek. Jeżeli chodzi o... A tu jest na lepszej stronie to pokazane. 2500 HP. Tutaj jeżeli chodzi o lufkę, to chyba jest to lufka z S100, gdyż ma średni damage i penetrację i wygląda tak samo. I co tu jeszcze? Aha, i koszt 22,5 tysiąca golda, no czyli to chyba z 600 będzie, nie? Ja pierdolę. No niestety. W trzy dupy. Amerykański ten oto cyklop, czyli taki podobny jest do tego 10 amerykańca meda, bo to będzie med, tylko ma taką jebaną lampę, która chyba nie będzie świecić, bo nie ma nocnych map. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten czołg, to widzimy, że zapieprza nawet szybko, bo 48,3 na godzinę. No, będzie żwawy, ma 1200 no, koni. 2000 hapsa, 1200 koni. Jeżeli chodzi o obrót, obroty wieży i kadłuba, bardzo dobre wyniki. Jeżeli chodzi o lufkę, tu zerknę. Lufkę będzie mieć... O! Lufkę będzie mieć taką samą... Taką samą chyba, co ten 10 med. O! To będzie dla mnie ciekawsze rozwiązanie. Co tu jeszcze z ciekawostek? No, silnik pokazuje mi 750 koni, a nie 1200, jak powiedziałeś. Znaczy, to tak pisze, że jest 1200. To chyba w tym niemieckim jest 1200. No, ja mówię, a co ty, o fałce teraz? Znaczy, o polskim mówisz? No. A, to sorry. 1200 koni będzie mieć właśnie ten niemiecki, ale to samo co S100, czyli to jest taka wariacja, połączenie lowa ze 100, tak w stylu. A ile waży to wygląda? S100, ile ton waży S100? Jak ktoś może? Ile 100, ton? No coś ponad 100. No bo ten 120. 120 ton, no. Tam do 130 wytrzymają gąski. Okej, okay, czyli tak na początku mówiliśmy, ta VK10, później ten Patton, który nawet mi się, bo ja lubię grać tym Pattonem medem, więc on będzie dosyć podobny prawdopodobnie. Ciężko mi to teraz tak powiedzieć, czy będzie... No i ruski obiekt 907, to też będzie heavy tank czy med? To będzie med. To będzie med. I teraz tak, co my tu mamy? Czyli to będzie med, który właśnie będzie mieć podobną lufkę do meda, co teraz jest T62A, czyli bardzo szybciutka, ale nie, z mniejszą penetracją. Czyli na goldzie 350, bardzo dobra penetracja, ale niestety na zwykłych pociskach tylko 219, ale bardzo szybki reload. No i też koszt tego czołgu to będzie też 22 500, tak samo jak tego niemieckiego. Nie wiadomo, kosztowały no około 20, bo to wydaje po 10 tyle. No. No to są takie wstępne informacje i myślimy, że to będzie gdzieś w patchu 8.6, 8.7, być może w tym samym patchu, jak wejdą 10 arty. Tu jeszcze Norbi wysłał porównania, czyli 2000, 2500 i 2000. Jeżeli chodzi o wagę, to ruski 36-120, a niemiecki 46 ton. Konie mechaniczne to 610-1200 i amerykański 750. Maksymalna prędkość rosyjski 55-43. Nawet szybko ten Mauso S100 będzie zapieprzał z tym silnikiem. No i 48 ten. Tu jest obrót. Ta piąta liczba to jest chyba obrót wieży czy gąsek wieży, tak? To... Norbi tu napisał, że ten medic będzie miał lufkę z T54. Aha, z T54. Tą najlepszą.
Tutaj mamy pancerze, czyli wychodzi na to, że pancerz Ruska będzie kadłub dosyć twardy z przodu, ale wieża będzie mięciutka, no z tym, że jest bardzo mała ta wieża, jeszcze raz zerknę. Więc zaokrąglona. Więc nie będzie tak... On może być twardszy niż T-62A. Jest taki bardzo niziutki. Tutaj mamy jeszcze... Co to jest za... Co to są za liczba... Aha, damage chyba średni. Czyli jak widać to samo, to tak jak mówiliśmy, nie? Tutaj mamy penetrację, oczywiście najlepszą będzie mieć właśnie ten Amerykaniec, a cienką dosyć ten Heavik niemiecki, czyli, ale tam na Goldzie będzie bardzo wysoko, to będzie 300 coś średniego, 330 bodajże. Czekaj, na Goldzie to piszę tu, to jeszcze tylko zerknę na tą lufę, nie, tutaj też nie piszę. A jest, 334 na Goldzie. I co tu jeszcze mamy? To są, to jest, co to jest, 854. Co to była za liczba? Aha, szybkość przeładowania, tak jest, czyli tak widać rusek najlepszy, później obrót gąsek. Tutaj, no jak widać, podobnie jak jest normalnie porównanie właśnie tych czołgów medów. No i tyle. Tu mamy jeszcze zasięg widzenia. Amerykaniec będzie lepszy. I bum bum. Jesteś? Jestem. No to puszczamy na raz, dwa, trzy tą powtórkę twoją. Gotowi? No to odliczuj. Raz, dwa, trzy. I tutaj właśnie bum bum jechał sobie sprawdzić T-57 Heavy. No i się patrzy. A na dole, tak widać, jest V-ka 7201, więc poprosiłem go, żeby podjechał i zobaczył, jak właśnie ten czołg wygląda normalnie. Jak widać, zapieprza, nieźle, nie? No. Kurwa, to jest szybszy od ciebie jest. A ja mam benzynkę jeszcze, stopę no. No. Cholewca, no szybciutki. Czyli jeżeli on jeszcze będzie twardy, no to przecież wiadomo, S100 tylko z Goldem jeździ, to ten też będzie z Goldem. No. Premium czołg z Goldem, GZ. No wiem, że GZ, no ale no niestety ta lufa 235 penetracji, jak go rzuci na dziesiątki, to on tam dużo nie porobi. No raczej go rzuci, bo jest dziesiątym tierem, nie? No. Więc zdecydowanie ja bym chyba jednak z tymi medami, jeżeli już bym miał się decydować na zakup, ale się nie zdecyduję, to raczej medy. O i tutaj go ogląda Norbi z wszystkich stron. Znaczy nie kurwa, nie Norbi, bum bum. No i tak, faktycznie, to jest taka wariacja Lowa i S100. Chociaż mi ten kadłub nie przypomina kadłubu Lowa. Gdzie tu masz kadłub? To jest kadłub Lowa. Ale tak kadłub Lowa wygląda? No. Ja... Nie. On jest podobny, ale... Nie, to jest wieża Low, ale kadłub jest kadłub, kurwa, totalnie coś nowego. T-95. O kurwa. Właśnie Faja mi powiedział, żebym to nagrywał, no i się zaczynałem teraz... No. Jak coś nowego, Faja, ty ślepy jesteś, kurwa, czy przebiegł? Denatura to już ci niszczy te oczy. Ale że co, kurwa? Może jest jak Low. No dobra, Kulfon mówi, że to jest Low tylko z cofniętą wieżą. Ja nie mam Lowe, więc nie mam takiej wiedzy jak Kulfon. Mi to nie przypomina kadłuba Lowe. Bo minimał chyba mam mniejszy. Jest wszyscy go tu kurwa zatrzymali. Minimał na pewno nie ma takich osłon nad gąsienicami, także to odpada. No czyli Low, nie? Ty jesteś znawcą. Tak. Aha, widzisz? 2-1, Faja, przegłosowany. No ale nie mam Lowe, więc ja... To nie jest tak zupełnie kadłub Lowa, to jest po prostu kadłub Lowa dopasowany do tego, że silnik jest na środku czołgu, wieża z tyłu i kabina jest jeszcze z przodu czołgu. Czyli ty raczej uważasz, że ten czołg będzie bardzo ciekawym rozwiązaniem, tak? Bo... Ty jeździł na wojnie, nie? Tak? No przecież ja to skonstruowałem, nie?
To będzie okazja dla wielu osób. A wiesz, że już za jakieś 2 miesiące będzie miał 10 tysięcy widzów i siostrę zdjęcie trzeba będzie pokazać? Ale to będzie okazja dla wielu osób na posiadanie dziesiątki w szybkim czasie. Tu przy okazji gratulacje dla Bum Buma, jego pierwsze dziesiątki, więc może się spuści na drugą dziesiątkę od razu. Spuści? Tak. A, spuści! Tak, na aha, czyli... No i co z tego, że dziesiątkę będzie robić? Co myślisz, że na CW będą takie jeździć czołgi, tak? No chuj, będzie jeździć. Jak będzie brakowało, to czemu nie? Lepszy niż SE, tak? Tak samo jak na kompanię brać, kurwa, zarabiacze, nie? Na 8 tierowy. O. Tylko nie wiem teraz, czy powtórka się skończy, jak mnie już zabiją, czy ja przyłączyłem potem na niego, nie? I czy to będzie jeszcze dalej kurwa, widać? Kurwa, ale jajo ma z tyłu. No. Mogłeś w zasadzie w niego strzelić, żeby zobaczyć, czy... Ale to jest, on by mnie zbanował, to jest w Wargamingu gościu. Tak? I no, przecież, że... Jak zbanował cię? No, z permanenta bym dostał, nie wiem, czy na serwerze... Czy aha, na aha, aha, byś mógł nawet dostać bana na normalnym, właśnie. Bo to jest, no. Wiesz... Wiesz jak to jest, wkurwiony gracz jeszcze ma, wiesz, takie możliwości. My znamy wielu wkurwionych graczy, jakby mieli takie możliwości, to... A to teraz, będę teraz strzeli w tym... 863, no ładnie. Pomożesz mu coś tam go rozjebać? No tego jeszcze tam zaciupię, ale mnie... O! Wygrywasz z tym Mawkowiczem, brawo! Jest! Brawo, Bum Bum! Wygrałeś z Awkowiczem. I co, przejdziesz teraz na tą fałkę? No, przejdę, jak mnie zrobił. Dobra. Mamy tu teraz fałeczkę, ja sobie ją pookręcam. Czyli tak wygląda, 2,5. Znowu jedną 700. Tak wygląda. A już się teraz podpalił, nie? Dobra. A tak wygląda zabity, ta fałka. Ładnie to? No ładnie. Gąski ma tak fajny, jak jest już. No. Bo zebrano. Ja zdecydowanie bardziej będę czekał na 10 arty niż na te 10 premki, bo to kurwa kupę kasy. 22,5 tysiąca. Oj, tam zarabiasz na YouTubie, to sobie kupisz, nie? No, ale bez przesady. Chcę potestować. Dobra, bo ci dobra, to już... w reklamy. Inaczej będzie. To już kończymy rozmowę. Na razie, papa. Powiedz jeszcze ten, ile zarabiasz, to już będzie w ogóle. No to na razie.